Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście znowu Logopeda nas w kolejnym odcinku z LoL'a. Kolejny odcinek ADZ, ostatnio był smutny odcinek z Eve, jeśli ktoś nie widział, to zapraszam. I taki eksperyment zaraz do wszystkiego, bo jestem ciekawy. Jeśli moglibyście, to bardzo bym was poprosił, żebyście dali teraz lajka, zostawili lajka, bo jestem ciekawy, że to coś zmieni niż normalnie, nie mówię o tym. Bo i zazwyczaj o tym nie wspominam, mówię o tym na koniec filmu. Nie każdy może końcówki ogląda, więc jestem ciekawy, jeśli możecie, oczywiście to poproszę teraz was o danie lajka jako eksperyment. Tak, powiedzmy, że proszę Żydza o nie na początku. Wiem, że Żydzenie nie jest jakieś super, ale to na serio pomaga, nie dość, że motywuje, to na pewno też pomaga, że film był tam wyżej pozycjonowany i tak dalej. Okej, gramy dzisiaj Ezem, co jest chyba ostatni bohater, moim zdaniem, na literę E, więc już powoli, ale pniemy się do przodu. Odcinek, który to może być? Gdzieś 25, coś takiego? Nie jestem pewny. Kamerka jest, mikro jest, czat jest do góry. Ktoś mi tam dał właśnie hinta, jak ten czat ma być cały czas do góry, więc mu dziękuję za to. I teraz już jest, bo tam musiałem go dobrze ustawić. No nic, i Ezreal. Przejdziemy sobie teraz do Lore. Oczywiście, że ci pomożemy, Kali, który tu stoi, żeby nikt tu nie przyszedł do nas. U nich jest Zyra na bocie jako support, razem z Lucianem. O, coś tu przyszło właśnie. Murzynek przyszedł. Na topie mają Yasuo, na midzie Władimira, w dżungli Lee Sin, więc to jest ciekawy team. U nas na topie jest Rumble, na midzie jest Veigar, na dżungli jest Kaziu i na bocie jestem ja. Z Blitzcrankiem ładnie sobie poustawamy, żeby było. Pomożemy oczywiście koledze. Jeszcze może raz rzucę ku. No, ma zajebistego pula, że tak powiem. Okej, okay, Lore Ezreala, czyli człowiek, mężczyzna, że tak powiedzmy, bo powinien wspominać o tym bardziej. Bo nie każdy jest człowiekiem w League of Legends, jakby jeszcze ktoś nie zauważył. Więc to warto wspomnieć. Młody chłopak, pochodzi z Piltover. Nie wiem, czy tam się urodził, ale na pewno stamtąd pochodzi. Dobi tego jednego. O, ładnie trafił. Będzie ciężka linia, już widzę Luciana Zyra. Zyra jest taki mocny champion. Ta dostała buffa bardzo ważnego, bo wcześniej była niegrana z moim zdaniem z tego powodu, że roślinki były pobugowane w fuj. A to na serio tak w fuj były te roślinki pobugowane, nie atakowały. Ale dobra, odchodzę od tematu, miałem opowiadać o lore, znaczy o historii Ezreala. Młody chłopak urodził się, powiedzmy, z zagwozdką do bycia czarodziejem. Znał tam parę trików, z tego co czytałem, ale oczywiście nie tego szukał. Szkoła go nudziła, bo uważał, że jest za łatwa i że wszystko wie. Więc po prostu nie chciał tam chodzić. No ale nie mamy, właśnie to jest ten problem, że nie mamy drugiego. Jakby miał drugi, to byśmy mogli ją spróbować zabić. Chodził do szkoły, jak każdy normalny chłopak, uczył się. Tylko po prostu szkoła była za niego za łatwa, więc postanowił, że będzie eksplorerem, czyli poszukiwaczem, odkrywaczem i tak dalej. No kurwa, nie mogę unikać Luciana, bo muszę opowiadać, ale dobra, szybko przejdźmy z Telore, potem się skupię na gierce. Był tym poszukiwaczem, odkrywaczem. Bardzo ludzie go poznali się na tym, że odkrył wszystkie takie, powiedzmy, zakamarki. No kurwa, co jest z tym Lucianem? Wszystkie zakamarki Piltover razem z tymi z miejscami tam. Ja dobijam minionek popierdol, bo myślałem, że to ten Blitzcrank uderzy. A niestety Blitzcrank nie uderzył. To jest chyba duo Botuni, więc będzie w cholernie ciężko, bo ogarniają się, bez słów się komunikują, nie? I dlatego właśnie rząd, że tak powiem, władze Piltover kupili od niego te mapy tych podziemi i się od tego poznali właśnie na tym jego, powiedzmy, takim odkrywaniu i tym takim... uderz to, no kurwa, błagam się, ja pierdolę. Na serio się muszę wkurwiać na odcinku? Miałem się już nie denerwować, no pierdolni tego miniona, no. No i właśnie odkrywał. I potem stwierdził, że nie interesuje go już Piltover jak dorósł, tylko chciałby odkrywać na całym świecie każdy zakamarki. Stąd jest właśnie znany jako ten Explorer cały, Internet Explorer kapa. Ja mam takiego skina. Dostał ten przydomek, był także kartograferem, czyli tworzycielem, nie wiem jak znaleźć, kurwa, kartu. No kartografer to jest po polsku, co ja mówię. No kartograferem, dobrze powiedziałem. I właśnie zajmował się tam tworzeniem map i tak dalej. I pewnego razu, on miał już te swoje umiejętności magiczne z początku, ale pewnego razu odkrywał jakąś, sobie pamiętam, piramidę na pustyni. Tak, to była chyba piramida na Shurima Desert, to każdy zna. I tam znalazł bardzo ciekawy przedmiot. To była jakaś bransoletka, którą teraz widzimy na ręku, raczej nie na moim skinie. Normalny Ezreal widzi, że ma taką bransoletkę, z której wszystkie te magiczne takie pociski wylatują. I to właśnie, tak powiedzmy, jeszcze bardziej pomogło mu w rozwinięciu jego magicznych umiejętności. Bardzo mu to pomogło i przez to takie stał się jeszcze lepszym czarodziejem, nie? Bo nigdy go tak magia tak super nie interesowała. Miał te swoje tam jakieś moce, które mógł rozwinąć, ale nie chciał. Więc postanowił, że... Znaczy nie postanowił, no postanowił, że nie będzie tego rozwijał, a jednak los tak chciał, że bardzo ładnie sobie
te moce rozwinął, tak to gadam bez sensu w ogóle, bo znalazł tą bransoletkę, nie? Która tam zawiera jakieś magiczne moce i tak dalej. Magiczną moc, o, że tak powiem. Tam był jakiś kamień w środku, z tego co pamiętam, który mu dawał jakąś moc, te właśnie skakania w czasie, znaczy nie w czasie, tylko skakania, tak powiedzmy, w terenie i wystrzeliwania tej magicznej energii. Chyba tam w to wlazłem, zajebiście. No dobra, tak mnie harasują, ale ja dzięki temu Blitza i temu, że autoatakuję, mam trochę tego lifesteala, to sobie tutaj radzę bez problemu. Trochę w farmie pewnie jestem w plecy, a nawet nie aż tak super bardzo, tylko 2 miliony. To Blitzcrank, który pasywnie gra, nic na to nie poradzę. S dostał też buffy, tak mogę powiedzieć, ale okej, nie dokończyłem historii. No i potem stwierdził, że stał się jakby takim bohaterem w ogóle bez żadnego tego wysiłku i stwierdził, że pokaże wszystkim swoją moc na Summoner's Rift. Potem nudziło mu się, bo odkrył już praktycznie wszystko w Runeterze, czyli w tym świecie z LoL'a. Więc po prostu stwierdził, że dojdzie na Summoner's Rift, żeby się nie rudzić. Jak ma te moce, to czemu nie? Co do znajomych, to każdy tam chyba wiedział, że się w tej Lux podkochiwuje. Znaczy, nie pisało, że się podkochiwuje, ale pisało, że są znajomymi po prostu. Więc muszę w to uwierzyć. Też oczywiście lubi się z ziomkami z Piltover, nie? Jak każdy chyba z Piltover, tam się każdy ze sobą lubi. Większość tych takich dobrych gości. Czyli normalna splawa. Jezu, to zajra na kurwie. No dobra, no, Lucia mnie trafia, z tego ją wyjebane trochę. Wyjebane ma też, widzę. Blitzcrank, żeby mi dobić w dobijaniu, no ale już to jest jego problem, no spadłem trochę w tych minionkach, 3 przewagi. Ale na to, że mnie tak puszczyłem pod zwierzę, ja mówię, cały czas nie skupiam się, że to myślę, że tak się jak dobry wynik. Tym Lucianowi się mana nie kończy, to jest też bardzo ciekawe. Powinien więcej arasować, ale to nie jest takie łatwe wcale. No, ma jeszcze potka. No mają wizję tam chyba. No na pewno. Dobra, nie muszę atakować. Nie bierz 3 milionów blisko, błagam ci. To jest test. Dobra, wziął niepotrzebnie. Nic się nie musiał po prostu, no. Oj, tego miliona za daleko odbiegłem. Się zapatrzyłem, żeby spółkować, tak to się kończy. No i taka jest historia, Eze. No, ciekawe. Mało było powiedziane o jego dzieciństwie i tak dalej. Skąd te moce ma, było tylko powiedziane, że jest od urodzenia. O tym amulecie też tak w sumie było mało powiedziane. Tam niby to był amulet stworzony podobno dla jakiegoś boga, czy kogoś takiego. Czy jakiegoś wyniesionego. No jest zajebiście, Blitzcrank. Nie dość, że mi jeszcze nie pomagasz, to mi niszczy jeszcze miliony. Świetnie. A przynajmniej sobie team radzi. To jest coś warte cieszenia. No ja nie jestem na takim super lane bully. Raczej może być, ale to z lepszym supportem, to na pewno. Lucian jest akurat Zyra, jest dużo bardziej agresywniejszą linią od mojej. Patrzę na to, że mój Blitzcrank ma wyjebane na dobijanie minionów. To może pyknąć. Zrobimy tak. Może pyknie, a sobie popatrzę. A, prawie. Nie zobaczyłem, gdzie jest linia, to był może błąd. Jakbym zobaczył, gdzie jest linia, to bym lepiej trafił. Myślałem, że będzie pod wieżą schowany. Kurwa, jebane pioruny. Jeszcze tego Blitzcranka mnie muszą denerwować. Co się z tym, kurwa, minią wybuch i chuj. Jezus, teraz już na pewno jestem w plecy, no już jestem w chuj plecy. Może byś mi przytrzymał tą linię Blitzcrank, żeby do wieży nie podeszły, nie? Nowość, kurwa. Jeszcze piorunem jebnie, żeby wieżę skurwić. Ona ma egzosta? Ma egzosta, a te ma też egzosta, okej, to jakiegoś bursta się nie muszę objawić. Też z ulta Zyra ucieknę raczej bez problemu, nawet ze snerem, to myślę, że zdążę. Pójdziemy, zastanawiam się w jakiegoś iść Eza, ale nie powiedziałem jeszcze obu. Fakt, no po prostu ma przelicznik AD na E, wcześniej nie miał, to jest takie ciekawe. On ten Lucian ładnie trafia z tyłku, tylko że mu to chuj AD, bo i tak mnie nie zabije. W sumie mnie też nie zabijemy. I ten Vlad trochę rucha nam tego wygara, to jest niefajne. Jest bardzo nawet niefajne. Dobra, zjem pota, bo to zaczyna już boleć pomału. Fajny Blitzcrank, full mana i chuj stoi. Nawet nie próbuje hukować, to jest po prostu trochę smutne. Żeby przynajmniej zadać tam jakiś damage, nie? Po chuj przecież to hukować. Uderzysz go? Nie zdążyłbyś chyba. No tego mi teraz go napierdala i mi go zniszczył, chociaż za spiorunek dobrze zrobił. Już mam 2,5k w sumie, to ładnie tego hajsu mamy, no bo siedzimy na linii, kurwa, klemfiesta w farmienie. Może jakieś ulty bym spróbował popuszczać, ale nie ma w co, miałem tego Władimira, ale nie wiem czym go zajął, bo się wylestilował mocno. No, myślę, że zaraz nas wejdą po prostu, więc jestem...
Ale tak, kurwa, znowu się nie umiem wysłać. Tak pasywnego Blitzcranka to cholernie dawno nie widziałem. Przecież on nie próbuje hukować, jakby jeszcze próbował. Po prostu ma wyjebane na huki, no. To już muszę z manem uważać. O. Okej, okay, jest kill. Czekaj, zajebiście. Jeden huk widzicie i dead, bo Zyra jest tak squishy, że nie przeżyła tego. Myślałem, czy ulta używasz, aż ten nie miałbym na E. Nie zmieniłem zdanie. Ej, chuj, tego nie zdążyłem zrobić. Uderz tego na dole. O, nie zdążę chyba. Nie, nie zdążyłem. Dobra, można wrócić. 3 koła jest. Umówmy się pokusić o Infinita, chociaż bardzo bym chciał wam pokazać tego Eza. Sam Iceborne Gauntlet. Cały. Też jest kuszące, cholernie. Strasznie to jest kuszące, aż mi tak kusi tam cisnąć, chuj, kliknę to. Chciałem powiedzieć, że chciałem wam pokazać Eza z łezką, ale z Gauntletem też. Dobry jest z Gauntletem dalej, mimo wszystko. No Infinity, może i tak złożymy. Zawsze jak idziemy w tego Eza, to pod połk się bardziej robimy, nie? A dobra, niech już będzie ten Gauntlet. No ten z łezką i tak miałbym późno, bo... Bardzo późno wróciliśmy z linii, nie? On też będzie mieć kill off i to... No i opuszczam sobie, raczej w ogóle, tak powiedzmy, z Infinity rezygnuję, bo też mógł kupić tę samą solucję, nawet więcej chyba. No na tym jeszcze bym buta mógł dokupić. W sumie on też ma. Ale z Gauntletem będziemy mieli sporo damage, myślę nawet, że większy od niego. Mogę tak stwierdzić. I strasznie wkurwiający połóg, że tak powiem. Ciężko będziemy tutaj zrobić. I AD też tam mamy, nie? Nie, AP, sorry, nie AD. A na razie to tak nie boli. No to czekam na jakieś huki, no. Nie wiem, coś piszą, nie wiem, znowu co to jest za język. O, fleszowała. No miała jednak tego flesza. Jednak miała flesza, wydawało mi się, że sfreszowała wcześniej, nie wiem, co mi się musiało wydać. Inaczej bym nie zlutował, szczerze mówiąc, bym poczekał cholernie. Ale widzicie, że tą bardzo ładnie żbije tą Zyrę. Zajebiście ładnie, powiedział. O kurwa. Zaczął coś strzelać przynajmniej. Ja nie wiem, czy mi tak ziomuś pobijesz tym damage'em. No, jakbym na siłę musiał w niego wdupić, ale on ma jeszcze flesza, więc... Ale heal'a nie ma, no to w sumie... Nie wiem, czy nie zrobiłem błędu i się w niego nie wdupiłem. Teraz mogę spróbować na siłę, tu jeszcze gdzieś jest. Mogę zaryzykować. No, a był, widzicie? Wystarczy, żeby kupował, patrzyłby na itemy w sklepie, już byłby kill, więc to zawsze można spróbować. Też opóźniam jego przyjście na linię, co też nie jest najgorsze, ale chodź, weźmy już tą katapultę. No to zultuję. To już najwięcej farmy stracił. No kurwa, tego już nie musiałeś rzucać. Ktoś tam był? No może do nas przejść. No Gauntlet widzicie, sporo daje, te 60 armora na linii, to ten, rzucił się mnie ten Lucian, nie, a chuja mi zrobił tak naprawdę, widzieliście sami. Ja na sumie trochę spizdo wytrzymałem to, mogłem się w niego rzucić, bo myślę, że i tak bym to przebił. No teraz Blitzcrank zrobił błąd, bo się rzucił na wieżę jak pojebany. A spokojnie mogliśmy poczekać, aż wieża po prostu jak najwięcej minionów zabierze. Pamiętajcie o tym, bo to fajna jest sprawa, nie? Że jak nie ma tego AD carry enemy pod wieżą, to możecie po prostu poczekać z biciem wieży. Jeśli wiecie, że i tak ją zabicie, nie? Żeby całą farmę wyjebała. Prosta sprawa. Dobra, tylko smoka na tu nie muszę być, szczerze mówiąc. Sobie go skuziłem. No, no Iceborne jest dobry na linii. Co teraz? Kupiłbym normalnie tego, puty bot cooldowny, no już źle mogą być. Pójdziemy sobie w BT albo... W BT albo botka, obaj temy są dobre. U, Lucian. Ale ładnie, dobrze, że był. Niepotrzebny Exhaust, moim zdaniem. Jakby się dalej bił z nim Veigar, to Exhaust ok, jak najbardziej spoko, ale... Co wy kurwa robicie? Dobra, zultuję. Ale on ucieka w drugą stronę. Nie. Nie mnie go to. Siema Zyra.
Dobra, no splashowałem, bo nie miałem w sumie jak uniknąć. Ona też flesza nie miała. No, shielda mu zbił. A, sięgnęło mnie to. O kurwa, coś tam zjebałem trochę. Nie no, kurwa. Myślałem, że on rzuci taką, naprawdę, zjebałem to, ale to skurwiłem. Jeszcze liczyłem to, że Kazik podejdzie, nie, to było głupie z mojej strony, na to tego nie było. A na serio, myślałem, że ktoś przyjdzie, miałem takie wrażenie, ktoś jest na dole, bo widziałem, że Kazik tutaj przechodził, ale nie było go już. Nie no, moja wina, ja to zjebałem. Znaczy myślałem, że on rzuci taką. Bo wydawało mi się, że robi animację mieć, a jednak nie. Dobra, no to było zjebane z moich strony, bo tak głupie. Szkoda gadać. Chujowo, że dali dwa kille Licjanowi, który na linii nic nie miał, żadnych killi, nie? To też fajne. Bo zawsze jak ja mam takie gry, że przegrywam na linii, to idę na mida i zdobywam dwa kille, czy to jest normalna sprawa. No i ma Infinity już w ten sposób. I cała przewaga poszła w pizdu, kurwa. I znowu tam idzie po kille, nie? Jest po prostu piękno tej gry, kurwa. Tak wygracie linię, to sobie pójdzie gdzieś indziej i zdobędzie 3000 killi. Normalna, kurwa, sprawa. A ten Iceborne jest jeszcze dobry, bo cooldowny daje, o tym nie wspomniałem. A cooldowny są dosyć bardzo istotne na jeździe, bo cały jego wachlarz umiejętności się na tych opłaca. Zajebiście, no. Wygrywasz linię, żeby ją potem wdupić, bo ten Vlad też mi tam przyjebał mocno. Gdzie on ucieka? Na dół? No mogę tak, no myślę, no kurwa, zabili go teraz. To zjebałem ulta trochę. Dobra, zapierdalaj tam. Ulti było tak słabe. No dobra, tu jakieś fragi przynajmniej wpadną, zapierdalaj tam szybko. Jest ewoluj na pewno, kurwa. Super miejsce, kurwa, na ewoluowanie. Naprawdę świetne. Kurwa, ewoluuje i chuj z tym Władimirem na ryju. No skurmy tego Yasuo, mnie denerwuje. A. On wiedział, że ja sobie użyję tego. Że użyję skoku. Dobra, trafiłem go, zajebiście. Nie wiem, co on chciał odjebać. Nie rzucił basica po ulcie, to był błąd. Ale plan miał dobry. Ktoś by mi tak dawał fragi na midzie, nie? To po prostu, kurwa, to ja bym był już ponad challengerem, bym, kurwa, w niebie grał z Jezusem. Naprawdę, nie no, sorry, to nie było taki śmieszny żart, ja po prostu nie wiedziałem, co powiedzieć. Ale, no na serio, fuj, przychodzi do ciebie jungle na linie z 200 AP. Czy to nie jest marzenie każdego midera, nie? Ja tak nigdy nie mam, niestety, nigdy. Choć gram, muszę sam kolej do 200 AP i potem ktoś przyjdzie i najwyżej dobije. Padnie do 200. Nie mam attack speedu w tym buildzie. Znaczy, może potem coś złożę, ale to jest tak dobry build, bo jest pod kół głównie. A attack speed macie i tak wystarczający z pasywki, więc Ez jest ogólnie moim zdaniem... Znaczy, jest jedną z moich ulubionych postaci, jak nie najbardziej ulubioną. Ktoś tu Warda? Nie, zniknął Ward, okej. Tak słyszałem od Ghost Warda, więc Eziu naprawdę świetna postać. Jakoś nie czuję tego buffu, no, ale 53 damage zawsze jest coś, nie? Lepsze to niż nic. Tam jest chyba 0,5 z tego, co pamiętam, więc może Ezia zobaczymy na Indicary, bo on w sumie umarł tak trochę, miał ten swój taki czas. Kiedy był na tym midzie dosyć niedawno z tym smite'em i potem trochę umarł, no ludzie go tam dalej próbują na tym midzie. Moim zdaniem jest mocny, ale strasznie dobra postać, mobilna, wkurwiająca cholernie. Bo nie masz tego jak ani złapać, jak go ma TE i flesza. Znaczy niby masz, ale jest ciężko po prostu, no. Co ja będę długo mówił. No, full HP. Ten slow jest tak wkurwiający tego gauntleta, to jest jedna z najbardziej wkurwiających rzeczy jaka powstała, ten slow z tego gauntleta. Nie będę okłamywał. Do tego jeszcze kryty dojdą, to już w ogóle będzie bolało. Last Whisper. O, Władziu idzie. No, fajnie Władziu, ale nie podejdziesz, nie wiem czy wiesz. No chyba daj mu się lifestealować, jak ja go próbuję zabić. Kurwa, minion saver. No kurwa, trochę go porobili. No przynajmniej tyle. No Jezus, Blitz, mam gdzieś go od razu hukować, mele.
No dobra, jebać już to. No serio, mógł od razu. Surrender, serio? No da fuck. Nie niszcie mi kurwa gry. Nie niszcie mi kurwa odcinka, wy kurwy. No nic, nie mam pojęcia czemu surrendowali. Naprawdę nie mam pojęcia za cholerę czemu surrendowali. Aż wam pokażę statystyki. Nigdy tego nie robię, bo musiałem to potem kleić, ale widzimy się, zaraz wam pokażę statystyki, bo nie mam pojęcia czemu surrendowali. To był Ezreal A do Z. No dobra, tam się pożegnam. Nie, tu się już pożegnam, tam wam pokażę tylko statystyki. Bez mojego ryja chyba. Więc żegnamy się, nie mam pojęcia czemu surrendowali. Już ta gra była even dalej. Miej sfidowanego Włada. I Lucian też nie był tak w plecy, bo dostał 3 kile na midzie. W tym odcinku to wszystko, wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się, yo!